Są trzy rodzaje ludzi. Ludzie głupi, którzy nie uczą się na błędach w ogóle. Ludzie mądrzejsi, którzy uczą się na swoich błędach. I ludzie najsprytniejsi, którzy uczą się na błędach cudzych. Dzisiaj zrobimy sobie korektę po to właśnie, żebyście mogli się uczyć na cudzych błędach. Jedziemy z intro. Cześć, witajcie. Dzisiaj zrobimy pierwszą część korekty. Postaram się ocenić 6 pierwszych prac, które mi przysłaliście. Są one naprawdę różne, zarówno pod względem poziomu, jak i techniki. No to zobaczmy sobie, jak wygląda pierwsza z nich. Tą pracę dostałem od Oli, tym razem coś w digitalu. Mamy pracę cyfrową, bardzo ładną, martwą naturę. No to zobaczmy, jak sobie Ola z nią poradziła. Po pierwsze, bardzo muszę pochwalić to, że widać przede wszystkim źródło światła i jest to źródło światła zrobione za pomocą koloru. Czyli widzimy to szczególnie na tej gruszce, na wazonie i na samych winogronach. Już możemy w jakiś sposób wyczuć tą formę i tak naprawdę to jest jeden z głównych celów rysowania martwych natur. Czyli ćwiczenie formy samych obiektów tak, żeby właśnie były wyczuwalne i żeby można było pokazać ich całą przestrzenną bryłę. Tutaj jak najbardziej to ci się udało za pomocą koloru i naprawdę za to bardzo, bardzo duży plus. Dodatkowym plusem tej pracy jest też jej zdecydowanie bardzo ładna gama kolorystyczna, czyli wszystkie barwy do siebie tak naprawdę pasują. Zarówno te brązy z tyłu, sam jasny dzbanek, no i owoce. Nawiązują bardzo ładnie te kolory do siebie. Nie jest to obce ze sobą w tym względzie, że nagle sama gruszka jest odcięta od tła i winogron, tylko wszystko właśnie kolorystycznie jest ze sobą bardzo ładnie spięte. Fajnie też zauważyła światło odbite od samego podłoża, widzimy je na gruszce, które się lekko odbija w jej dolnej części. No i tak samo mogę powiedzieć, że to jest też bardzo, bardzo dużą zaletą twojej pracy. Kolejną rzeczą, która mi się bardzo podoba w tej martwej naturze, jest to, że całkiem fajnie poradziłaś sobie z kontrolą nad krawędziami obiektów. Co to w ogóle znaczy? Inne krawędzie są na przykład na dzbanku, jeszcze inne na gruszce, a zupełnie odróżniające się od całej reszty są na przykład krawędzie pomiędzy winogronami. Dzbanek i gruszka mają krawędzie ostre jak żyleta, a pomiędzy winogronami te krawędzie się zacierają. Ogólnie kontrola nad krawędziami to jest jeden z większych problemów, z którymi borykają się nawet średnio zaawansowani artyści, którzy chcą rysować bądź malować realistycznie. I ty już tu zaczynasz powoli właśnie zauważać ten problem, który trzeba rozwiązać. Także to też ewidentny plus twojej pracy. Popracowałbym trochę jeszcze jednak bardziej nad takim uczuciem trójwymiarowej przestrzeni. Rzeczywiście zauważyłaś ją, ale na przykład mogłabyś jeszcze trochę bardziej popracować nad samą gruszką i jej taką formą przestrzenną. W ten sposób, żeby na przykład poprawić światłocień zaraz przy jej szypułce, tak żeby ta szypułka i sam ten wierzch gruszki, ta jej szczytowa część, wręcz wystawała bardziej ku widzowi. Można to zrobić poprzez dodanie dodatkowego jakiegoś światła, jakiegoś bliku i jakichś jaśniejszych tonów. Tak, żeby właśnie jeszcze bardziej ta praca wydawała się trójwymiarowa. Także to na pewno można by poprawić w tym momencie, bo akurat sama gruszka w odróżnieniu do innych obiektów na tej martwej naturze wydaje mi się odrobinę płaska. O ile w całym obrazie ta wyczuwalna forma jest w miarę fajnie ukazana, to właśnie gruszkę mógłbym jeszcze troszeczkę bardziej dopracować tak, żeby ta jej górna część, która jest jakby najbliżej widza, jeszcze bardziej wystawała do przodu. Także tutaj nad tym detalem jeszcze mógłbym trochę bardziej popracować. Na pewno można by jeszcze popracować lub poprawić same faktury na tym obrazie. Co mam na myśli, mówiąc faktury? Sama gruszka, jak i dzbanek czy winogrona mają inną powierzchnię. Inaczej zachowuje się na nich światło i mogą mieć też ewentualnie odrobinę inny wzór. Skórka na gruszce może być może minimalnie bardziej chropowata niż bardzo gładka ceramiczna powierzchnia dzbanka i jeszcze szklista skóra winogron. I dobrze by było to zauważyć. Pewnie na winogronach gdzieniegdzie na takiej gładkiej skórce
to światło się będzie odbijać troszeczkę w inny sposób niż właśnie na samej gruszce. Czyli tu mógłbym popracować nad ukazaniem jeszcze faktury danego obiektu. To na pewno byłoby jeszcze do zrobienia w tej pracy. Widzę, że twoja praca powstała przy udziale, nie wiem, dwóch lub trzech rodzajów pędzli. I jeśli mogę dać ci taką radę, to nie bój się używać znacznie większej ilości tych pędzli, ponieważ zawsze to też wpłynie na właśnie rodzaj faktury, jaki będziesz mogła uzyskać za pomocą różnych rodzajów śladów pociągnięć pędzla. I śmiało na pewno, jeśli chodzi o ilość pędzli. Nie tylko na przykład jeden pędzel na dzbanek, jeden pędzel na gruszkę, ale nawet po 3-4 do cieni, do świateł, do blików na światłach i tak dalej. Jednak patrząc na całokształt pracy, to Ola, bardzo dobra robota, naprawdę. Dobra, idziemy do następnej pracy. Tą pracę dostałem od Darka. Widzę, że Darek, dopiero zaczynasz swoją przygodę z rysunkiem, jesteś raczej początkującym artystą. Ale widzę, że zacząłeś też się uczyć razem z moim kursem, ponieważ jest to ćwiczenie z drugiego modułu o kształtach i proporcjach. Bardzo mi z tego powodu miło. Cieszę się, że mi to podesłałeś. No i sobie teraz w takim razie o tym rysunku troszeczkę porozmawiamy. Jednym z pierwszych problemów, jakie muszą opanować i nauczyć się początkujący rysownicy, jest dobre rozmieszczenie rysowanego obiektu na kartce. Czyli, żeby on był ani za mały, ani za duży. W tym wypadku udało ci się to znakomicie. Czyli sam ten kaktus i doniczka jest w bardzo dobrych proporcjach w stosunku do samego arkuszu kartki. Czyli on ani nie rozsadza tej kartki, wręcz nie rozwala całą swoją wielkością tego arkusza, ledwie się w nim mieszcząc. Ani też nie jest zbyt mały, zostawiając bardzo duże powierzchnię takiej białej, niezagospodarowanej kartki czy arkuszu papieru. I to jest na pewno jeden z takich plusów tego rysunku, z którymi już sobie bardzo dobrze poradziłeś. Powiedzmy sobie teraz o kilku rzeczach, które moglibyśmy tutaj poprawić na tym rysunku. Zobaczmy, jak wygląda samo zdjęcie, które jest referencją do tego ćwiczenia. Porównajmy je sobie teraz i zobaczmy, że proporcje są trochę zaburzone w stosunku do samego kaktusa, jak i doniczki. Widzimy, że u ciebie doniczka jest troszeczkę za wysoka w stosunku do samej rośliny i na to na pewno można by było poprawić. Tak samo rand tej doniczki jest też u ciebie troszkę za mały, za niski w stosunku do tego, co widzimy na samym zdjęciu referencyjnym. Także to są takie główne problemy, jeśli chodzi o same proporcje, które widzę na pierwszy rzut oka. I oczywiście mógłbyś też zobaczyć trochę więcej szczegółów. Zobacz, ile jest kolców na kaktusie. Widać tak naprawdę, że w tej doniczce jest chyba jeszcze taka druga doniczka. I to też można byłoby już na tym rysunku zauważyć. Widzę również, że zacząłeś próbować pracować ze światłocieniem. I na sam początek dam ci też małą radę co do tego. Jeżeli zaczynamy rysować realistycznie i próbujemy osiągnąć właśnie taki efekt zbliżony bardzo do tego, co widzimy, to zawsze na rysunku raczej staramy się te kontury ukryć, tak żeby one były niewidoczne. Tak naprawdę sam kontur jest nam potrzebny do tego tylko, żeby zobaczyć, gdzie będą granice pomiędzy tonami jasnymi a ciemnymi. Zobacz sobie teraz właśnie na zdjęcie referencyjne i spróbuj mi teraz powiedzieć, gdzie widzisz jakieś linie. Tak naprawdę nie ma ich w ogóle. Właśnie dlatego, że w rzeczywistym życiu linie nie występują. Linia to jest tak naprawdę takie nasze narzędzie pomocnicze w rysunku, które pozwala nam określić, gdzie są właśnie granice tonów jasnych i ciemnych. I jeszcze jedna rzecz. Jeżeli rysujesz doniczkę, to wszystkie kontury próbujesz tworzyć właśnie z takich elips, które widzimy w tym miejscu. No i musiałbyś być troszeczkę bardziej konsekwentny, bo zobacz, jak wygląda u ciebie elipsa tutaj na górze, w tym miejscu, a jak wygląda na dole. Tutaj ten kształt musi być prawie praktycznie identyczny. U ciebie ta linia na dole jest praktycznie taka prosta, a na górze już jest taka bardziej eliptyczna. Czyli musisz zachować jakby taką konsekwencję, jeśli chodzi o rysowanie kształtów. W każdym razie dzięki wielkie, Darek, że przysłałeś pracę. Bardzo fajnie, że zaczynasz rysować.
i trzymaj tak dalej, pracuj, na pewno z czasem będziesz robić coraz większe postępy. Dobra, idziemy do następnej pracy. Ten rysunek przysłała do mnie Karolina i widzimy tutaj takie bardzo szczegółowe studium włosów. Widać, że nie miał być to portret, tylko po prostu taka próba zmierzenia się z tym, jak wyglądają włosy. No i muszę przyznać, że bardzo fajnie ci to wyszło. Widać, że bardzo skupiłaś się na tym, jak te włosy się układają. Bardzo fajnie przedstawiłaś poszczególne pasma włosów, które tworzą tą fryzurę. Nawet właśnie widzimy, w jaki sposób te włosy się z tyłu wiążą w ten kok. Bardzo dobrze przedstawiłaś za pomocą samej kreski i jej kierunku właśnie światło padające na te włosy. To na pewno jest ewidentnym plusem tego rysunku. Tak więc jeżeli samym głównym celem twojej pracy było przedstawienie samych włosów i sposobu, w jaki one się układają, jaką tworzą formę, jak wyglądają, to ewidentnie twój cel został osiągnięty. I na pewno widz też to zrozumie. Ale oczywiście zawsze pewne rzeczy można zrobić lepiej, zawsze można coś poprawić. Więc patrząc na te włosy, to mogę ci podpowiedzieć, że mogłabyś popracować nad zróżnicowaniem poziomu tonów jasnych i ciemnych w obszarach, które są bliżej widza i tych, które są dalej. O co mi chodzi? Mniej więcej chodzi mi o to, że im coś jest dalej, tym kontrast jest mniejszy. Im coś jest bliżej, tym ten kontrast jest większy, czyli tony jasne są jaśniejsze, tony ciemne są ciemniejsze. Jak widzimy coś na drugim, trzecim planie, ten kontrast jest znacznie mniejszy. Czyli tony ciemne są odrobinę jaśniejsze, tony jasne mniej więcej pozostają też jasne, ale nie aż tak bardzo jasne jak na przykład rozświetlenia na pierwszym planie. I w tym momencie mogłabyś pokazać na przykład, że ten kok jest znacznie bardziej, ma szerszą skalę kontrastu, czyli właśnie jasne tony są bardzo jasne i rozświetlone i te najciemniejsze miejsca na tym koku są znacznie ciemniejsze niż na przykład miejsca na zaraz przy twarzy, zaraz przy uchu. Takie posługiwanie się światłocieniem niewątpliwie wpływa na to, że rysunek jest o wiele bardziej przestrzenny. Jeżeli powiększymy kontrast na samym koku, na pewno on nam wyjdzie jakby do przodu na tym rysunku, a cała głowa pójdzie troszeczkę do tyłu. No i wpłynie to właśnie na postrzeganie takiej przestrzennej formy na twojej pracy. Ale przejdźmy teraz troszeczkę niżej. Jeżeli bardzo ładnie zauważyłaś włosy i ich formę przestrzenną i próbowałaś właśnie oddać to, jak one się układają na głowie, to dobrze by było też pokazać, w jaki sposób układa się światłocień na szyi, bo to by też dało dobry kontekst do tego, jak właśnie światło się układa też na całej reszcie głowy, nie tylko na włosach. Bo w tej chwili bardzo ładnie przedstawiłaś bryłę włosów, ale szyja jest kompletnie płaska. Dlatego to właśnie by jeszcze można byłoby skończyć na tym rysunku na pewno. Czyli podsumowując, bardzo fajne włosy, bardzo fajnie ci to poszło, ale popracowałbym na pewno jeszcze nad samą anatomią głowy po to, żeby pokazać właśnie, w jaki sposób wygląda ta struktura pod tymi włosami, żeby właśnie te włosy było widać, na czym się po prostu układają. Ale ogólnie praca bardzo fajna, rzeczywiście te włosy bardzo fajnie ci wyszły. Kolejną pracę dostałem od Kasi, widzimy taką kolorową papugę, no i bardzo mi się na niej podobają szczegóły. Na pewno bardzo fajnie wyglądają te pióra na skrzydle, z których zobaczyłaś naprawdę mnóstwo detali i to jest ewidentny plus tej pracy, ponieważ nie na całej pracy te szczegóły wyglądają tak samo, czyli zobaczyłaś, że inaczej pióra wyglądają na głowie, inaczej pióra wyglądają na brzuchu, a jeszcze inaczej wyglądają właśnie pióra na skrzydłach. Czyli tu bardzo fajnie zauważyłaś te szczegóły, które występują w naturze. Podoba mi się również u ciebie zróżnicowanie sposobu rysowania różnych powierzchni i materiałów. Już ci podaję przykład. Widzimy na przykład tutaj dziób tej papugi i widać, że jest on bardzo zwarty, bardzo twardy. Widzimy to po ostrych krawędziach na tym dziobie. I są one rysowane w zupełnie inny sposób niż na przykład bardzo pierzasta powierzchnia głowy,
czy na przykład szyi i innych powierzchni, na przykład skrzydeł, bądź innych części ciała. Dlatego to jest w tej pracy bardzo na plus, czyli zróżnicowanie krawędzi i pokazanie różnych sposobów rysowania bardzo różnych materiałów. To jest bardzo, bardzo dobrą cechą tej pracy. Można by jeszcze popracować trochę nad szczegółami tej białej skóry przy dziobie i na przykład fakturą samego oka, żeby pokazać, że jest ono szkliste, błyszczące i odbijające światło w odróżnieniu na przykład od piór czy dzioba. Czyli tu bym ewentualnie jeszcze popracował nad tym, żeby właśnie zróżnicować faktury i sposób padania na nie światło i odbijania tego światła przez nie. Na pewno bym jeszcze w Twoim rysunku popracował nad tym, żeby pokazać źródło padania światła na samego ptaka. Ponieważ w tej chwili nie za bardzo można wyczuć, z której strony ono pada. Podejrzewam, że mogło być to światło bardzo rozproszone, czy to takie dzienne, gdzie nie było jakiegoś bezpośredniego słońca, ale też zawsze w tym momencie gdzieś widzimy jakiś cień. U Ciebie tego cienia za bardzo właśnie nie widać, także można go jedynie zobaczyć pomiędzy tymi piórami na skrzydle, mniej więcej. I też by trzeba było go pokazać gdzieniegdzie na pozostałych obszarach, typu dziób właśnie, może gdzieś na tej skórze wokół dzioba, na szyi i tak dalej właśnie. Popatrz na przykład na tą żółtą plamę tych piór na brzuchu. Z reguły światło pada odrobinę z góry i żeby pokazać taką bardziej przestrzenną formę, taką trójwymiarową bryłę, musielibyśmy właśnie trochę pomodelować tą plamę w taki sposób, żeby pokazać, które płaszczyzny tej plamy są bardziej skierowane do światła, a które są bardziej w cieniu. Na przykład przy głowie mogłaby być odrobinę ciemniejsza, na samej górze klatki piersiowej mogłaby być dużo jaśniejsza i iść w bardziej ciemne tony coraz niżej, tak żeby pokazać właśnie, że to światło pada z góry, a więcej cienia jest właśnie tam, gdzie światło nie pada. I to by na pewno troszeczkę nam sprawiło, że ten rysunek będzie bardziej przestrzenny. W tym momencie ten kolor jest trochę płaski, no i trzeba by popracować właśnie nad ciemniejszymi tonami, czy to tego żółtego, czy też gdzieniegdzie właśnie niebieskiego, żeby wymodelować taką przestrzenną bryłę tej papugi. Czyli podsumowując Twoją pracę, bardzo fajnie pokazałaś różne faktury, zróżnicowanie faktur samych piór i samych też krawędzi całego rysunku, całego ptaka, ale popracowałbym właśnie jeszcze nad takim modelowaniem przestrzennej formy. Następną pracę do korekty dostałem od Nadii. Jest to pies wykonany, widzę, że chyba kredkami. Co mogę o niej powiedzieć? Na pewno widać, że jest to owczarek niemiecki. I to jest duży plus. Ponieważ uchwyciłaś bardzo dobrze proporcje oczu, nosa, uszu w stosunku do całej głowy. I dzięki temu właśnie widać od razu, co to za pies. Gdyby te proporcje były złe, ciężko byłoby się domyślić, co to za rasa, a tu widzimy od razu, że jest to prawdopodobnie owczarek niemiecki. I to jest naprawdę bardzo duży plus Twojej pracy. Bardzo fajnie też zauważyłaś różne odcienie brązów na ciele i głowie psa. Na przykład widzimy dobrze, że ten brąz na samym psim pysku jest ciemniejszy, skierowany bardziej ku czerwieniom, niż na przykład bardzo żółtawy brąz przy szyi czy uszach. I to jest właśnie fajne, fajnie to pokazałaś. No i to jest też następny plus Twojej pracy. Chyba największym plusem Twojego rysunku jest to, w jaki sposób narysowane są oczy, nos i sierść. Chodzi mi właśnie o te różnice pomiędzy uchwyceniem samego materiału i faktury, w jaki sposób są narysowane. Widać, że oczy są bardzo szkliste, bardzo mocno odbijają światło. W odróżnieniu od na przykład sierści, która jest rysowana bardzo taką szybką, luźną kreską i swobodną. Widać, że ta sierść jest trochę rozczochrana. A jeszcze inaczej narysowałaś nos, który jest gładki, czarny, ale już nie odbija światła w taki sposób jak na przykład oczy. Dlatego za to naprawdę bardzo, bardzo duży plus.
bardzo fajnie pokazałaś właśnie ten światło i cień na nosie, no ale właśnie nie pokazałaś tego na przykład na głowie i całym tułowiu psa. Czyli trzeba byłoby tu być jeszcze troszeczkę bardziej konsekwentny na tym rysunku i pokazać całą przestrzenną formę głowy i właśnie tego psiego tułowia. Czyli musiałabyś pokazać zarówno źródło światła, jak i cień, który właśnie od tego światła pada. Czyli teraz mocno byś musiała się skupić na tym, żeby pokazać całą przestrzenną bryłę. Czyli jeśli miałbym podsumować twój rysunek, to jak najbardziej na plus są faktury i pokazane oczy, nos, uszy i sierść, ale musisz popracować teraz właśnie nad pokazaniem tej przestrzennej bryły. Dodatkowo też całkiem fajnie sobie poradziłaś z proporcjami. Także dobra robota i trzymaj tak dalej i rysuj więcej. A ten obraz do omówienia dostałem od Pauliny, która prowadzi na Instagramie profil, który nazywa się Poka Art. Bardzo mi się podoba to, że użyłaś w swoim obrazie całkiem szerokiej gamy odcieni niebieskiego. Jest to bardzo trudne, żeby pokazać dużą różnorodność w jednym kolorze. I u ciebie widzimy, że jest zarówno błękit w odcieniach zielonkawych, bądź nawet i fioletowawych. Także to na pewno jest dużym plusem twojej pracy, że z bardzo monochromatycznej gamy kolorystycznej, czyli takiej bardzo wąskiej, potrafiłaś jeszcze wyciągnąć trochę odcieni, które tą gamę na pewno wzbogaciły. Fajnie też malujesz różne faktury. Niebo jest zupełnie inaczej malowane niż na przykład te kamienne schody. I widać, że te pociągnięcia pędzla są zupełnie inne. W niebie są bardzo takie swobodne, ta farba jest nakładana bardzo luźno, a dosyć mocno skupiasz się nawet na pojedynczych cegiełkach, kamieniach, przy schodach czy przy tym samym portalu. I to jest też bardzo na plus, ponieważ też skupia uwagę widza na tym, co jest właśnie głównym elementem tego obrazu, czyli wejściem i samą tą postacią. I o ile bardzo fajnie namalowałaś te różne odcienie, czy to na niebie, czy tej powierzchni wody, czy cokolwiek to jest, to dziwi mnie to, że na tym nocnym niebie, za tym portalem, mamy tak naprawdę kompletne szarości. Nie wiem, czy to jest efekt zamierzony, czy po prostu jeszcze to jest takie stadium pracy, w której jeszcze nie masz tego do końca ogarniętego. Może dobrze by było też dodać trochę odcieni, być może jakiegoś fioletu, też jakiegoś niebieskiego. I tak to się będzie pewnie wyróżniać z powodu tego dużo ciemniejszego waloru za tym portalem. Dlatego też myślę, że mogłoby tu jeszcze być trochę koloru. Dodatkowo tak samo sam kolor ciała tej postaci mógłby też trochę nawiązywać do tego nieba. Z reguły jak mamy światło dzienne, które nie generuje bezpośrednich promieni słońca, zawsze ono też ma w sobie dużo tego światła odbitego, także na pewno w tym ciele też mogłoby gdzieniegdzie znaleźć się trochę kolorów nawiązujących do tego właśnie koloru nieba. Na tą chwilę też bym popracował jeszcze trochę nad anatomią samej postaci, czyli namalowałbym plecy, łopatki, trochę bardziej określił właśnie to światło na tych plecach padające na kręgosłup i biodra, no i samą też tą wodę, z której wyłania się ten portal, bo szczerze mówiąc w tej chwili nie jestem w stanie określić, czy to jest woda, czy to jest mgła, czyli też może popracować nad jakąś fakturą, która przekaże nam więcej takich wizualnych informacji, z czym mamy do czynienia. Wiem, że to jest taki obraz bardzo fantastyczny, ale fajnie by też było pokazać właśnie, co to jest, czy to jest woda, czy to jest mgła, czy to jest niebo. Choć mam wrażenie, że ten obraz po prostu chyba jeszcze nie jest skończony i dlatego jakby to jest tylko taki etap pracy, ale może to tylko moje wrażenie. Czyli podsumowując, bardzo fajnie użyłaś różnych odcieni błękitu na niebie i właśnie tej powierzchni wody. Fajnie też przedstawiłaś różne faktury i sposób ich malowania. No i mogłabyś popracować też właśnie i nad kolorem tego nieba, no nad samym kolorem ciała i anatomią troszkę jeszcze można by to podciągnąć. No i słuchajcie, wiem, że Paulina właśnie przygotowuje się do swojej pierwszej wystawy, więc gratuluję i naprawdę życzę sukcesów. Okej, to była pierwsza część prac. Mam nadzieję, że te moje uwagi wpłynęły choć odrobinę na to, że w przyszłości wasze rysunki będą miały wyższy poziom. A jeśli jesteście ciekawi następnych, to zapraszam już za tydzień.
Także trzymajcie się i do zobaczenia.